Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Zdrowia na wakacjach. Nazywam się Alek Biesiada i jestem lekarzem, autorem bloga lekarzrodzinny.blog. Na ten blog, a także na stronę internetową zdrowienawakacjach.pl serdecznie Was zapraszam. Znajdziecie tam więcej informacji i materiałów na temat zdrowia w podróży i zdrowia w ogóle. Tematem dzisiejszego spotkania jest karta EKUS. Zachęcam do tego, żeby zadbać, abyście mieli kartę w swoich portfelach, kiedy podróżujecie po państwach Unii Europejskiej, a także po państwach grupy EFTA. Karta gwarantuje Wam te same uprawnienia do świadczeń w zakresie zdrowia, co ubezpieczenie na terenie Polski. Jeśli jesteście ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia na terenie kraju, możecie korzystać z opieki zdrowotnej na terenie państw Unii Europejskiej. O kartę można wystąpić w dowolnym oddziale albo delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby kartę otrzymać, należy wypełnić specjalny wniosek. Można to zrobić osobiście. Wtedy kartę dostaniemy najczęściej od ręki, choć należy się spodziewać, że w okresie przedwakacyjnym, przedwyjazdowym ta kolejka oczekujących na karty może być dosyć długa i w delegaturze bądź w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia spędzimy naprawdę sporo czasu. Można także o kartę aplikować elektronicznie. Wtedy wniosek można wysłać na przykład przez adres mailowy podany na stronie oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Karta gwarantuje Wam bezpieczeństwo do podróżowania na terenie krajów Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych. Powoduje, że nie musicie płacić za usługi medyczne w podstawowym zakresie gwarantowanym przez ubezpieczenie zdrowotne, ale oczywiście zachęcam Was do tego, aby wybrać dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, zwłaszcza jeśli wybieracie się poza Unię Europejską, a także planujecie uprawiać na przykład ekstremalne sporty, albo na przykład sporty zimowe, gdzie na przykład transport z gór nie jest przewidziany w zakresie podstawowego ubezpieczenia. Kartę można wyrobić także dla swoich bliskich oraz dla dzieci. Karta ma różną długość ważności. Ważna jest przez kilka do kilkunastu miesięcy, a dla osób małoletnich, dla dzieci potrafi być ważna nawet do 5 lat. Sprawdźcie ważność swojej karty, jeśli wyrabialiście ją wcześniej niż kilka miesięcy temu. Najczęściej dla pracowników normalnie ubezpieczonych, pracujących na etat, karta ważna jest przez 18 miesięcy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na stronę internetową lekarzrodzinny.blog, a także do pozostałych materiałów dotyczących zdrowia na wakacjach na specjalnie do tego przygotowanej stronie internetowej. Miłych wakacji!